A gościem Radia Zety dzisiaj Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam. Dobrze pan spał? Dobrze spałem. Czyli nie dręczyły pana koszmary, że PiS straci sejmową większość? Nie, nie dręczyły. Dzisiaj będą głosowania już o 10:00 pewnie jakieś proceduralne, po południu takie nawet dwugodzinne i udowodnimy to, że większość mamy. A zaskoczyło pana odejście posła Kołakowskiego? No był jeszcze w Porozumieniu Centrum, taki stary druh Jarosława Kaczyńskiego, wierny. Zaskoczyło, dlatego że w ławach poselskich razem zasiadamy od 15 lat. Cenię pana posła Kołakowskiego i jego dorobek polityczny. Także moim zdaniem jest to ruch nieroztropny i szkodliwy. Myślę, że dla niego, ale dla nas również. Ceni pan posła Kołakowskiego, mimo że w PRL-u był członkiem PRON-u? Tego nie wiedziałem. No był. Do 1989 roku był jednym z czterech wiceprzewodniczącym łomżyńskiego PRON-u. PRON to, jak wiadomo, organizacja utworzona między innymi przez PZPR w czasie stanu wojennego dla poparcia stanu wojennego. A co się stało, że tak nagle Prawo i Sprawiedliwość odwiesiło 13 posłów, którzy byli zawieszeni wcześniej w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości przez 2 miesiące? Strach zajrzał w oczy? Była procedura prowadzona przez rzecznika dyscypliny, w każdej partii taki organ istnieje, dotycząca tej niesubordynacji wynikającej z głosowania nad piątką dla zwierząt i możliwości dalszej współpracy. Uznano, że ta możliwość dalszej współpracy jest. Żaden z tych posłów nie deklarował chęci opuszczenia Prawa i Sprawiedliwości, chęci opuszczenia klubu, chce dalej z nami pracować, chce dalej z nami współpracować, stąd to odwieszenie. Ale strach zajrzał w oczy, że jednak ta sejmowa większość jest bardzo, bardzo krucha i wisi na włosku? Pani redaktor, zawsze jak dziennikarze pytają polityków, zwłaszcza z mojej formacji politycznej, o strach, to ja się dziwię. My naprawdę nie jesteśmy strachliwi. A kto następny odejdzie? Bo Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, akurat nie został odwieszony. A przecież jeszcze nie odszedł z Prawa i Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że nikt nie odejdzie, bo rok temu otrzymaliśmy wspólnie, drużynowo, polityka jest pracą drużynową, grupową, bardzo silny mandat od Polaków do rządzenia Polską, do wzięcia odpowiedzialności za najważniejsze sprawy. Okazało się, że tą najważniejszą sprawą jest mądra walka z pandemią i z kryzysem gospodarczym, który ta pandemia spowodowała. I że wszyscy tę odpowiedzialność rozumieją i ten mandat, który mamy do 2023 roku, będzie wypełniany. Liczę na to, że wszyscy tak o tym myślą. No, czy to jest mądra walka z pandemią, to tu moglibyśmy polemizować. Można było pewne rzeczy jednak lepiej przygotować. A czy teraz będziecie dyscyplinować swoich posłów? Czy będziecie próbowali po dobroci, żeby już naprawdę nikt nie odszedł? Pani redaktor, no w pracy politycznej tak jest, że zasada 3 razy D powinna obowiązywać. Najpierw dyskusja wewnętrzna, potem decyzja, jak robimy, jak głosujemy, jakie stanowisko przyjmujemy i potem dyscyplina. Jak ktoś się z tej dyscypliny po dyskusji, po decyzji wyłamuje, no to oczywiście trudno zakładać dużą nową pracę. Ale liczę na to, że wszyscy odpowiedzialni politycy, a tacy są w naszym klubie i w naszej partii, tę zasadę pracy grupowej, drużynowej rozumieją. A gdyby jednak PiS straciło sejmową większość, to co wtedy? Jakie są scenariusze? Przecież musicie je rozważać. Przedterminowe, wcześniejsze wybory, czy jednak rząd mniejszościowy i pan w tym rządzie mniejszościowym? Nie zakładam takiego scenariusza, więc nie będę spekulował. To co, koalicja dotrwa do końca kadencji? Do 2023 tak. roku? Mówi to pan z pełnym przekonaniem? Tak, no obserwuję te przebieranie nogami wśród polityków opozycji, jakieś tezy o tym, że trzeba się szykować na przyspieszone wybory. Rozumiem, bo tęsknota partii opozycyjnych do tego, żeby ewentualnie skorygować wynik wyborczy sprzed roku, jest duża i naturalna. Natomiast myślę, że się przeliczą. A czy Jarosław Kaczyński mimo wszystko nie traci kontroli nad partią? No posłowie, jeden przynajmniej na początek odszedł, być może będą następni. Wczoraj pan poseł przewidywał, że jednak jakieś sejmowe koło powstanie. Zbigniew Ziobro kwestionuje autorytet premiera. Czy to się wszystko jednak, mówiąc kolokwialnie, nie rozłazi? Jarosław Kaczyński nie traci kontroli nad partią i Zbigniew Ziobro nie jest członkiem tej partii. Oczywiście. No, ale jest współkoalicjantem. Jest współkoalicjantem i tutaj relacje są ułożone. Pamiętamy te porozumienie zawarte przed paroma tygodniami między... Co w nim było, to tego nie mogliśmy się dowiedzieć. Między trzema środowiskami, które tworzą Zjednoczoną Prawicę, ale liderem Zjednoczonej Prawicy jest Jarosław Kaczyński i to przywództwo nie jest przez nikogo kwestionowane.
A dziś wieczorem blokada Sejmu. Strajk kobiet powraca przed Sejm. Kobiety będą protestować przeciwko projektom i prezydenta Dudy, i ministra sprawiedliwości Ziobry. Właśnie cały świat usłyszy krzyk protestujących polskich kobiet. Tak zapowiada jedna z liderek. Agnieszka Czeredelecka. Tylko strajk feministek i nie krzyk kobiet, tylko krzyk radykalnych, czasami niestety też wulgarnych polskich feministek. Te panie nie reprezentują wszystkich kobiet w Polsce, nie wszystkie kobiety utożsamiają się z postulatami i to jest uzurpacja mówienie, że one reprezentują jakiś strajk kobiet, wszystkich kobiet w Polsce. To jest nieprawda. Ale jednak wiele kobiet wychodziło na ulicę i nie tylko feministki. Mają oczywiście prawo do wygłaszania swoich opinii na temat, który je szczególnie interesuje, ale to nie jest opinia podzielana przez wszystkich Polaków, a na pewno też nie przez wszystkie kobiety. I też życzyłbym sobie, żeby jednak nie wprowadzać takiego ostrego, wulgarnego tonu, jaki te panie zaproponowały w ostatnich tygodniach, bo to psuje debatę publiczną i to jest forma przemocy symbolicznej wobec nas wszystkich. Też szczerze mówiąc życzyłbym sobie, że od dziennikarzy, że jeśli przychodzą na konferencję prasową, w której w pierwszych słowach tej konferencji padają od razu bardzo wulgarne słowa, to powinni wyjść z takiej konferencji, bo wy też powinniście dbać o to, żeby w przestrzeni publicznej taki język się nie pojawiał. No to równie dobrze powinniśmy wychodzić z konferencji, jak ktoś opowiada po prostu duby smalone też i po prostu wprowadza opinię publiczną. Oceniajcie, czy ktoś jest prawdomówny, czy nieprawdomówny, ale to, czy coś jest wulgaryzmem, czy nie jest wulgaryzmem, to chyba jest wiadome. No to tyle w części radiowej. Jarosław Sellin z nami oczywiście zostanie, wiceminister kultury, i porozmawiamy również o słynnym Funduszu Wsparcia Kultury. Jesteśmy od teraz na Facebooku i na Radio ZPL. Beata Lubecka, zapraszam. Panie ministrze, na początek tej części internetowej zapytam, gdyby miał pan do wyboru kupić płytę Bayerful czy Kultu, to którą płytę by pan kupił? Gdyby pani mi postawiła dokładnie taki wybór przede mną, to wybrałbym Kult, dlatego że lubię dobry rock, lubię klasyczny rock, lubię mocny też rock, obok muzyki poważnej, obok muzyki jazzowej, bo to są moje główne preferencje. Taki klasyczny rock również lubię, natomiast disco polo nie słucham. W ogóle? W ogóle. A lider Bayerful na antenie Polsat News kpił sobie z Kult. No kto by chciał w ogóle kupić ich płytę? Kto w ogóle o nich pamięta? Ale ja w to nie będę wchodził, pani redaktor. No każdy, ja jestem wiceministrem kultury, muszę patrzeć na kulturę i na fenomeny kulturowe horyzontalnie, a nie tendencyjnie czy subiektywnie. I uważam, że każdy ma prawo do obecności, do swojej przestrzeni w tym obszarze kultury, ze swoją ekspresją, a ludzie też, konsumenci kultury, mają prawo korzystać z tego, co lubią. No to fenomenem kulturowym jest na przykład muzyka disco polo? Jest fenomenem kulturowym, społecznym. Wiele dyskusji na ten temat się toczy, ale jak pani mnie pyta o moje preferencje, to nie jest moja preferencja. Ja tej muzyki nie słucham. A kiedy zostanie zweryfikowana ponownie lista artystów czy instytucji kulturalnych, które mogą liczyć na pomoc ze strony Funduszu Wsparcia Kultury? Myślę, że jeszcze troszkę pracy przed nami. Pan premier Gliński podjął decyzję, reagując rzeczywiście na krytykę opinii publicznej. Czy de facto przyznał się do błędu? Wyrażaną przez samych artystów, wielu artystów i przez media też, które pośredniczyły tutaj w tej krytyce, że podjął decyzję o ponownym zweryfikowaniu tej listy, o jeszcze ponownym sprawdzeniu rzetelności wniosków. I myślę, że to jeszcze trochę potrwa, ale na pewno ten program zrealizujemy, dlatego że to jest potrzebne. Nie można pozostawić instytucji artystycznych, samorządowych, instytucji pozarządowych, które kulturą się zajmują, czy też instytucji organizujących różne eventy kulturowe bez pomocy. One mają, wszystkie te kategorie instytucji mają realne straty wynikające z pandemii już od marca. I tak jak była pomoc państwa polskiego dla różnych branż szczególnie poszkodowanych, tak i musi być ta pomoc dla tej branży. My jesteśmy być może ofiarami własnego sukcesu, bo wywalczyliśmy duże pieniądze. Wywalczyliśmy duże pieniądze dla artystów i okazało się, że wokół podziału tych dużych pieniędzy są bardzo silne emocje. Ja to rozumiem.
Natomiast to, że nam udało się 400 milionów uzyskać na koniec roku tego wsparcia, to jest nasz sukces. Tylko jest kwestia rzeczywiście roztropnego podziału tych funduszy. Ale do kiedy będzie ta lista weryfikowana? Czy można określić jakiś horyzont czasowy? Czy to będzie do końca roku? Do kiedy się zależy nam na tym, żeby to wsparcie odczuły te instytucje w tym roku. Żeby te pieniądze trafiły do gospodarki, do firm, do instytucji, które przecież zatrudniają ludzi, które ci ludzie z kolei mają swoje rodziny, żeby te pieniądze trafiły jeszcze w tym roku. Być może będzie jakaś korekta, jeśli chodzi o rozliczanie tych środków, nieco dłuższe, nie do końca roku, tylko nieco dłuższe, ze względu na opóźnienie, ale zależy nam na tym, żeby nikt nie zbankrutował. To jest duże osiągnięcie naprawdę państwa polskiego, również w obszarze kultury, że żadna instytucja kultury nie zbankrutowała mimo niemożności działania, że nie ma masowego bezrobocia również w tym obszarze. Myśmy w ogóle uratowali 5 milionów miejsc pracy wszystkimi pomocami państwowymi w czasie pandemii i nie ma masowego bezrobocia w Polsce. Proszę to porównać z innymi krajami europejskimi. Ale czytam na przykład wywiady z artystami, czytam wywiady z aktorami, że po prostu muszą się przebranżawiać, że jakaś aktorka zaczęła pracować, znaczy jakaś, no z imienia nazwiska, zaczęła pracować w sklepie meblowym, jej kolega z kolei zaczął jeździć Uberem, bo po prostu no nie dają rady. No nie są w stanie wiązać końca z końcem, bo tam się nie ma czego wiązać. To prawda, takie przypadki pani znajdzie. Ja mówię o instytucjach, żeby one nie zbankrutowały. To się udało. I nie ma też zwolnień ludzi etatowo w tych instytucjach. No tak, ale mnóstwo artystów też pracuje na podstawie umów cywilnoprawnych. Tak, ja mówię i to jest właśnie ten program, Fundusz Wsparcia Kultury jest głównie dedykowany właśnie takim sytuacjom. Firmy mają pracowników, firmy działające w obszarze kultury mają pracowników, trzeba te miejsca pracy postarać się ratować, po to ten fundusz również jest. To zacytuję Pawła Kukiza, który w rozmowie z jednym portali w polityce.pl mówi tak, co najmniej dziwnym wydaje się stosowanie takiego samego algorytmu w stosunku do kryzysów, którzy zarabiają miliony i do tych, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Przyjmuję tę opinię, natomiast proszę też zrozumieć, że to nie jest łatwe. No, że to nie jest łatwe podjąć decyzję. Rzeczywiście jakiś algorytm został zastosowany, może on nie wychwycił prawidłowo wszystkiego, komu się więcej, komu się mniej należy. Natomiast my też nie możemy bardzo subiektywnie tych rzeczy oceniać, bo też wtedy stanęlibyśmy pod pręgierzem zarzutu, że mamy jakieś swoje preferencje. Tak jak pani na początku mnie pytała o moje preferencje i co chciałaby pani, żebym ja według swoich preferencji, bo to lubię, tego nie lubię, no tego akurat słucham, kult nie zwrócił się o pomoc do Funduszu Wsparcia Kultury, o czym napisał Kazik, czyli lider tego zespołu. Na kulturę trzeba patrzeć horyzontalnie, nie kierować się własnymi preferencjami, tylko uszanować to, że ktoś może mieć, obywatel polski może mieć inne preferencje i nie życzy sobie bankructwa na przykład instytucji kultury, które produkują ten rodzaj kultury, który jemu odpowiada. Ale kto jest odpowiedzialny za to, za powstanie tego algorytmu, który potem decydował de facto o tym, kto dostanie wsparcie, a kto nie dostanie i w jakiej wysokości? My mamy swoje instytucje wyspecjalizowane, które zajmują się tymi obszarami. Jeżeli ten program był dedykowany przede wszystkim instytucjom teatralnym, muzycznym i instytucjom działającym w obszarze tańca, to oczywiste było, że przede wszystkim zajmuje się tym Instytut Teatralny, państwowa instytucja wyspecjalizowana. To znaczy, Instytut Teatralny opracował ten algorytm, który miał potem... I Instytut Muzyki i Tańca, dedykowany właśnie tym obszarom i one wspólnie ten algorytm wypracowały. Teraz robimy korektę. Czyli dwa instytuty wypracowały ten algorytm, który decydował o tym, komu przyznać i jaką rekompensatę, w jakiej wysokości. Bo jest pytanie też konkretne od słuchacza. Jan pyta, czy może pan podać imię i nazwisko autora algorytmu przyznającego pomoc artystom? Ale w jakim celu? No, ludzie są ciekawi po prostu. No bo algorytm jednak okazał się klapą. Proszę sobie zajrzeć na stronę internetową i zobaczyć, kto jest dyrektorem Instytutu Teatralnego, kto jest dyrektorem Instytutu Muzyki i Tańca. To nie są akurat instytucje, które mi podlegają wprost, bo ja innymi obszarami w ministerstwie się zajmuję i jak ktoś ma tak potrzebę takiej wiedzy, to może ją uzyskać. Ale rozumiem, że te dwa instytuty, które pan wymienił, bo pan uprzejmy wymienić, są odpowiedzialne za stworzenie tego algorytmu, tak?
One to zlecały. Z tego co wiem, tak. Ja się tym nie zajmowałem, bo to nie jest mój obszar, ale z tego co wiem, tak. To zostało tam wypracowane i w ogóle sam postulat, żeby zdobyć pieniądze na pomoc artystom na koniec roku, też wyszedł z tych instytucji, z tych instytutów i słuszny to był postulat i myśmy go zrealizowali. I podkreślam, mamy tutaj duży sukces, bo to nie było łatwe uzyskać 400 milionów złotych dla artystów na koniec roku. Uzyskaliśmy to. Jest kontrowersja, w jaki sposób te pieniądze podzielić, ale to, że te pieniądze mamy, to chyba dobrze. No, gwiazdy tłumaczą w ten sposób, że te pieniądze, o które wnioskowały i które miałyby dostać, bo na razie te fundusze są jeszcze zamrożone i będzie weryfikacja, nastąpi weryfikacja, jak zapowiada wicepremier Gliński, jak zapowiedział, że miały te pieniądze przede wszystkim popłynąć do muzyków, czy też osób współpracujących z tymi gwiazdami, z muzykami, do muzyków drugiego planu, czy też do obsługi technicznej. Ale Paweł Kukiz, już przeze mnie wcześniej wspomniany, no, pyta, kto sprawdzi celebrytów, czy faktycznie pieniądze przekażą muzykom, którzy dla nich grają? Ale jeśli spojrzeć na tę listę 2064 podmiotów, które znalazły się w tej tabeli podmiotów, które miały uzyskać to dofinansowanie, to tam jest dokładnie to, o co nam chodziło. Są samorządowe instytucje kultury, są organizacje pozarządowe zajmujące się kulturą, są przedsiębiorstwa, prywatne przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą i są przedsiębiorstwa działające w tak zwanej scenotechnice, czyli technika, która organizuje światło, dźwięki i tak dalej, która też nie mogła, te firmy nie mogły robić eventów, nie mogły robić koncertów, przedstawień, bo był lockdown i państwo tego zabroniło. Oni też mają realne straty. I na tej liście nie ma żadnych, ja tego zarzutu nie rozumiem, że ponoć jakiś artysta czy celebryta dostał pieniądze. Nie, pieniądze są przeznaczone dla firm. Jeżeli firma się nazywa z imienia i nazwiska artysty, to nie znaczy, że ten artysta te pieniądze bierze i chowa do kieszeni. On musi te pieniądze wydać na ludzi, na realne straty, które firma poniosła i to rozliczyć fakturami. Fakturami rozliczyć, które będziemy potem sprawdzać. To nie jest po prostu prawda, że to są pieniądze dla celebrytów. No ale są takie dysproporcje. No to proszę mnie w takim razie wyprowadzić z błędu. Może ja źle tutaj rozumuję, że na przykład znani artyści Golec Orchestra dostali prawie 2 miliony dofinansowania, a Teatr imienia Waduszkowej w Gdyni Muzyczny dostał 4 miliony, a tam pracuje 220 osób zatrudnionych na etacie. No to trochę nie za mało. Rozumiem, może przy 2000 beneficjentów rzeczywiście można sobie taką pracę uruchomić, że porównuje się poszczególne kategorie, poszczególne kwoty, ale no, myśmy musieli z jakiegoś punktu wyjścia wyjść. Po pierwsze poprosiliśmy o to, żeby nam przedstawili, ile wydarzeń artystycznych, które były zaplanowane od marca do końca grudnia, nie zostało zrealizowanych i jakie z tego wynikają straty. Po drugie, jakie są straty dochodowe w poszczególnych tych firmach, żeby to przedstawili, które mogli zarobić, a nie zarobili, jaki jest poziom zatrudnienia pracowników, ilu tych pracowników jest, jaki jest wpływ wsparcia finansowego na utrzymanie poziomu zatrudnienia, bo nam zależy na tym, żeby bezrobocia nie było. I te wszystkie czynniki wzięte razem rzeczywiście stworzyły jakiś algorytm. I, no i takie sumy nam wyszły. Natomiast to teraz jest weryfikowane. No, bierzemy pod uwagę krytykę opinii publicznej i teraz to weryfikujemy. A kto to będzie dokładnie weryfikował? Pracownicy Ministerstwa Kultury? Tak, i tych instytutów, które wymieniłem, i specjalny zespół, który pan premier Gliński powołał. I ile osób jest w tym zespole? Nie wiem, bo ja w innych obszarach pracuję, więc nie mam takiej wiedzy szczegółowej. No na tej liście, która została zamrożona, na przykład znalazły się takie podmioty jak 312 Mariola Kruk, firma zarejestrowana w Konstancinie, dofinansowanie ponad 200 tysięcy złotych, opisane jako informatyka, projekty, usługi, doradztwo, szkolenia, albo firma handlowo-usługowa Drive, która dostała dofinansowanie ponad 600 tysięcy, a to jest biuro rachunkowe, albo kolejna ciekawostka, Hossabis, dofinansowanie ponad 500 tysięcy, działalność zarządzanie nieruchomościami. Ale pani redaktor, ja to przyjmuję, dlatego jest weryfikacja, jest
ponowne sprawdzanie rzetelności, żeby jeszcze przefiltrować tego typu sygnały, które pani też przedstawiła, bo naprawdę wśród 2064 beneficjentów pani może znaleźć rzeczywiście 3, 5, 8, może 15 przypadków takich, że ktoś może nadużył zaufania, że ktoś może w ostatniej chwili wpisał do swojej działalności również jakąś działalność artystyczną czy kulturalną i sięgnął po te środki. My to teraz weryfikujemy, żeby właśnie to przesiać, ale ja też mógłbym teraz pani powiedzieć, ale przecież chyba teatr z Kalisza, ale chyba przecież teatr z Gdyni, ale przecież jakaś opera, ale przecież jakiś Dom Kultury chyba powinien dostać i mogę pani też z tej listy czytać beneficjentów, którzy nie podlegają żadnej kontrowersji. A pani może znaleźć kilka podmiotów, które podlegają kontrowersji, no i możemy się tak przerzucać. Po to jest ta weryfikacja, żeby rzetelność tych wniosków sprawdzić. Ale co by nie powiedzieć, algorytm okazał się jednak klapą. Kazik, o którym już tutaj wspominaliśmy, lider zespołu Kult, no, napisał w sieci, że jego zespół, czy też oni, muzycy pracujący w tym zespole nie wzięli żadnych pieniędzy, nie prosili również o pomoc, nie ubiegali się o pomoc z Funduszu Wsparcia Kultury. A dlaczego? Rząd nie może ci dać żadnych pieniędzy, bo ich nie ma. Zebrał setkom tysięcy uczciwie pracujących ludzi, którym teraz na dodatek zamyka interesy. Nie chcemy tych ukradzionych wam pieniędzy, tak napisał Kazik. No ale dlaczego mamy rozmawiać o jakichś populistycznych poglądach? No wiadomo, że rząd ma pieniądze od Polaków, z podatków, tak? Z podatków i te pieniądze po to rząd wybieramy, żeby te pieniądze dystrybuował. Przecież my nie mamy własnych pieniędzy, tylko to są pieniądze pochodzące z podatków. I w związku z tym, że to są pieniądze publiczne, to musimy je roztropnie wydawać. Udaje nam się w czasie pandemii doprowadzić do sytuacji, że nie ma masowego bezrobocia w Polsce, mimo że w innych krajach jest, że mamy najniższy spadek, najniższą recesję w Europie, mamy najszybciej możliwość wyjścia z tej recesji i to nawet instytucje Unii Europejskiej na to pokazują, że Polska najszybciej wyjdzie. Staramy się radzić jak najlepiej sobie z tym niechcianym przez nikogo kryzysem. I w ten sposób działamy. No i a w obszarze kultury, powtarzam, około 6 miliardów złotych, jak tak podsumujemy pod koniec roku, ile poszło na kulturę, to będzie kwota około 6 miliardów złotych. Drugie tyle, ile dysponuje w normalnym roku, bezpiecznym, niepandemicznym, budżet Ministerstwa Kultury. Drugie tyle dosypaliśmy po to, żeby nie zbankrutowały instytucje i mamy ten efekt i żeby nie było masowego bezrobocia wśród pracowników instytucji kultury i też ten efekt mamy. Pytanie od słuchacza. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość od kilku lat kładzie tak duży nacisk na promocję muzyki disco polo? Nie wiem, dlaczego teza, że Prawo i Sprawiedliwość kładzie nacisk na promocję muzyki disco polo. Może dlatego, że wielu wykonawców występuje w telewizji państwowej, na czele której stoi Jacek Kurski. Telewizja państwowa, tak, jak wiadomo, jest utrzymywana z pieniędzy podatników. 2 miliardy poszło w tym roku. To zdaje się robią media, a nie Prawo i Sprawiedliwość, więc odpowiadam precyzyjnie na pytanie słuchacza. Czyli to nie Prawo i Sprawiedliwość, tylko Jacek Kurski zajmuje się promocją muzyki disco polo. Nie wiem, nic nie słyszałem, żeby Jacek Kurski był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. Kiedyś był. Kiedyś było, no ale, przyzna pan, panie ministrze, że jak się chociażby obserwowało, czy to letnie trasy wyjazdowe organizowane przez telewizję publiczną, czy też Sylwestry w Zakopanem, no to bardzo wielu artystów disco polo jednak występuje na estradzie. Pani redaktor, no ale to jest znowu taka... a ja akurat w telewizji publicznej zauważam na przykład odrodzenie teatru telewizji. Premiera prawie w każdy poniedziałek o godzinie 21. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie było. Ja zauważam TVP Kultura. Ja zauważam TVP Historia. Ja zauważam, że za kilka dni ruszy TVP Dokument. Które media prywatne, telewizyjne coś takiego robią? Żeby przez całą dobę nadawać programy kulturalne z innej dziedziny niż disco polo. Gwarantuję. Chyba proszę mediów komercyjnych nie stać na aż taki projekt. Natomiast no, telewizja państwowa, telewizja publiczna jest chyba właśnie od tego, żeby pokazywać szerokie spektrum kulturalne. Jeżeli telewizja publiczna zauważyła, a chce być dla wszystkich, że jakaś część Polaków lubi też posłuchać disco polo, to robi. Ale można albo zauważać jedną część, albo zauważać drugą część. Słuchacz zauważył, że tylko disco polo, a ja zauważam TVP Kultura, TVP Dokument, TVP Historia,
Teatr telewizji w najważniejszej antenie, i to jest fenomen europejski wręcz, premiera w każdy poniedziałek o 21:00. Ja takie rzeczy zauważam. A co z repolonizacją mediów zapowiadaną od 2016 roku? Pytają nasi słuchacze. Czy to już kompletny miraż? Nie mówiliśmy o repolonizacji, tylko o dekoncentracji kapitałowej w obszarze medialnym po to, żeby normalne zjawisko, z którym się w kapitalizmie w wolnym rynku walczy, czyli monopolizacji pewnych obszarów działalności gospodarczej, z takim mechanizmem walczyć. To jest zupełnie naturalne, w każdym kraju z monopolami się walczy. Zauważamy takie zagrożenie w przestrzeni medialnej, zwłaszcza prasowej, że takie monopole się pojawiły w dodatku kapitału zagranicznego, w dodatku kapitału pochodzącego z jednego kraju, i to nie jest normalne i to nie jest zdrowe. W związku z tym mówimy, że to jest jakaś forma nienormalnej sytuacji, nie występującej w żadnym innym dużym kraju Unii Europejskiej, i być może ten temat podejmiemy, ale nie ma jeszcze decyzji politycznej w tej sprawie. Czyli na razie to jest odłożone ad acta, można powiedzieć, tak? Nie ma decyzji politycznej. No to ile razy z panem rozmawiałam w tym programie, bo bardzo często powtarzam to pytanie i ciągle słyszałam taką samą odpowiedź. Nie ma decyzji politycznej. No to ale to jest chyba prawdziwa odpowiedź. No, tak, przyjmuję to za dobrą monetę. Pani pyta, no, ja prawdziwie przyjmuję to za dobrą monetę, ale rozumiem, że być może do 2023 roku zawsze pan na takie pytania będzie odpowiadał, że nie ma decyzji politycznej. Zobaczymy. Jan pyta. Jeżeli to będzie prawdziwa odpowiedź, to tak będę odpowiadał oczywiście. Jan pyta, skoro lider Bajelfur mówi, że sprzedał 17 milionów płyt, no to jaki sens ma dotacja? Nie, czy nie zna pan powiedzenia, panie ministrze, zanim gruby schudnie, to chudy umrze? Ja naprawdę przyjmuję ten argument. Po to jest ta weryfikacja, po to jest sprawdzanie rzetelności tych wniosków, po to jest też pisanie nowego rozporządzenia, które ma skorygować być może ten algorytm również, bo to nad takim rozporządzeniem teraz się pracuje, żeby takie rzeczy zweryfikować. Być może słuchacz ma rację. Jest pytanie również o trzy przykłady realizowania misji publicznej przez TVP, no ale pan już powiedział tutaj, że przede wszystkim Teatr Telewizji, TVP Kultura, będzie TVP Dokument. Jeszcze jedno dodam. Telewizja się szykuje na całodobowy program w języku angielskim, pokazujący i Polskę, i cały region. Poland Today. Wschodniej. Proszę? Poland Today. Nie, to się chyba ma nazywać TVP World. Jeśli dobrze wiem, ale to chyba jest projekt zaplanowany na przyszły rok, i to też dobrze, że będziemy opowiadać światu w języku najbardziej dzisiaj w świecie uniwersalnym, bardziej szczegółowo, co się dzieje w całym regionie, nie tylko w Polsce, ale w całym regionie, bo myślę, że jesteśmy lepszymi specjalistami od rozumienia tego, co się dzieje w regionie, również za naszą wschodnią granicą, od wielu innych narodów europejskich. Kiedy będzie ten międzynarodowy film o historii Polski, który był tak szeroko zapowiadany? Międzynarodowe filmy o historii Polski powstają. Na przykład powstały dwa filmy, w tym jeden międzynarodowy o dywizjonie 303. Przez lata narzekaliśmy, że nie mamy takiego filmu, nagle powstały dwa. I to podobały się panu? W tym samym sezonie. Tak, one miały pewną różnicę dramaturgiczną, również realizacyjną, były nieco odrębne od siebie, ale historie pokazały prawdziwie, ciekawie, również sceny batalistyczne w jednym z tych filmów były ciekawie i nowocześnie pokazane. W innym z kolei, powiedzmy, wątek psychologiczny związany z dramatem tych polskich pilotów był lepiej ukazany. Moim zdaniem to były udane produkcje i chyba miały też całkiem dużą oglądalność. Nie ma sezonu dzisiaj w Polsce, żeby w kinach nie pojawił się polski film kinowy dotyczący polskiej historii. Myśmy to odblokowali. Wrażliwość w formie również inicjowania różnych konkursów filmowców polskich na tę tematykę uruchomili i takie filmy powstają. Jest teraz choćby w kinach, no do kin nie można chodzić teraz. Kina są teraz pozamykane. Ale premiera do końca listopada. Była film o znakomitym polskim kapłanie, księdzu Ziei, który właściwie przez jego życie można się przyjrzeć całej historii Polski XX wieku z najbardziej dramatycznymi jej momentami. Jest film już gotowy, myślę, że premiera będzie wkrótce, o Szmulu Zygielbojmie, tym żydowskim przedstawicielu rządu polskiego w Londynie, który na znak protestu, że świat milczy w obliczu Holokaustu, popełnił samobójstwo, żeby wstrząsnąć sumieniami świata. Niezwykła też historia. Zapewniam, że takie filmy powstają i będą powstawać.
A sądzi pan, że kina się podniosą? Wie pani, moim zdaniem tak. Niektórzy twierdzą, że ze względu na to przyzwyczajenie w dobie pandemii, że oglądamy kino w domu przez streaming i przez przez platformy, które dostarczają kino do domu, że ludzie się do tego przyzwyczają i będą w mniejszym stopniu chodzić do kin. Niektórzy twierdzą, że generalnie do kin będzie chodzić 70% tego, co kiedyś, a chodziło 60 milionów ludzi do kin w 2019 roku, kiedy nie było pandemii. Czyli bardzo dużo. To są najpopularniejsze instytucje kultury w Polsce. Na drugim miejscu zresztą są muzea, co mnie bardzo cieszy. 40 milionów rocznie było w zeszłym roku. I że będzie jednak 40 takie... milionów Polaków? Poszło do muzeów. Czyli ludzie poszło muszą chodzić wielokrotnie. No, są tacy, którzy chodzą wielokrotnie. Ja mówię o średniej, o 40 milionach, więc wśród nich są tacy, którzy chodzą wielokrotnie i tacy, którzy nie chodzą w ogóle oczywiście. Ale, oczywiście. Ale 40 milionów biletów w polskich muzeach sprzedano. Niektórzy twierdzą, wracając do kin, że jednak ta potrzeba społecznego odbioru w jakiejś grupie ludzi, wspólnego takiego też wyjścia z domu, żeby pójść do kina, jednak wróci i że kina się odbudują. Ale nie wiem, kto ma rację w tej sprawie, czy będzie jednak takie wyraźne tąpnięcie, czy też będzie powrót do poprzednich frekwencji. Ja trzymam absolutnie, trzymam kciuki za kiniarzy, bo kino to też takie małe święto, wyjście do kina, można powiedzieć. No. A to jeszcze ostatnie pytanie. O co chodzi nam z tym wetem? Też pytają słuchacze. Do czego my zmierzamy? Chodzi o to, żeby ratować Unię Europejską, żeby ona nie poszła w bardzo niebezpiecznym kierunku, w kierunku takim, że nie wszystkie państwa członkowskie Unii będą traktowane równo, że będzie dyktat albo ideologiczny, albo państwowy, że na przykład dwa najważniejsze czy najsilniejsze państwa Unii Europejskiej będą innym dyktować, jak ma wyglądać ich porządek na przykład wewnętrzny, wyniki wyborów i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nie możemy do tego dopuścić. Umawialiśmy się na Unię Europejską jako wspólnotę niepodległych i równych państw, niezależnie od ich wielkości i potencjału. I nie możemy na takie arbitralne pomysły się zgadzać, że ktoś będzie decydował, że pod zarzutem tego, że rzekomo jest łamana praworządność albo jakieś wartości europejskie, ktoś będzie decydował o tym, że ktoś dostanie pieniądze, a ktoś nie dostanie, że takiego bata będzie używał. Budżet Unii Europejskiej to jest składka nas wszystkich. Polska też tam wkłada swoje pieniądze. Fundusz Odbudowy to jest kredytowanie odbudowy gospodarki europejskiej przez wszystkie państwa. No tak, ale jak zablokujemy budżet, no to zablokujemy również wypłaty z Funduszu Odbudowy. Tak, ja o tym mówię, że my też będziemy żyrować, jeśli chodzi o Fundusz Odbudowy, pożyczki dla odbudowy gospodarki europejskiej w różnych państwach. Ale przecież my też będziemy partycypować w tym Funduszu Odbudowy i mamy dostać duże pieniądze. I nie możemy się godzić na to, że dając pieniądze na budżet Unii Europejskiej i żyrując podatki w Funduszu Odbudowy, jednocześnie z powodu jakiegoś widzimisię jakichś urzędników w Brukseli, będziemy odcięci od tych środków. No dobrze, to czego my oczekujemy w takim razie? Czego my oczekujemy? Że budżet nie będzie powiązany z praworządnością? Oczekujemy przestrzegania prawa europejskiego, nie łamania traktatów europejskich, bo ta propozycja wypracowana przez prezydencję niemiecką z Parlamentem Europejskim jest łamaniem traktatów europejskich, które wyraźnie mówią, że żaden kraj nie może być w żadnej sprawie dyskryminowany, a tutaj jest propozycja uruchomienia mechanizmu, w której ta dyskryminacja by się pojawiła. W związku z tym oczekujemy od prezydencji niemieckiej nowej propozycji uruchamiania budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027 i tego Funduszu Odbudowy. Dobrze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Jarosław Sellin, wiceminister kultury, Prawa i Sprawiedliwości, był z nami. Dużo zdrowia, oczywiście życzę nieustająco. Do usłyszenia, do zobaczenia. Kłaniam się, dobrego dnia życzę.